Witam Państwa. Znajdujemy się w tej chwili w hali Mosiru w Wojciechowicach Ostrołęce na turnieju mikołajkowym, mimo że dzisiaj nie jest ten termin, ale 6 zostaliśmy troszkę przegonieni przez bokserów, którzy mieli Mistrzostwa Polski w boksie. No i dzisiaj jako opóźnione mikołajkowe zawody mają dzieci. Organizatorem jest Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Ostrołęce. Startuje 10 młodych adeptów sztuki tenisowej. Wszyscy są członkami Ostrołęckiego Stowarzyszenia Tenisowego. Dziś startują na korcie jak gdyby dwie grupy. Jedna, która jest mniej zaawansowana i druga, ta bardziej zaawansowana, czyli dłużej ćwiczy. 7 uczestniczek i uczestników jest w grupie tej starszej. Tu jest 7 dzieci, które rozgrywają między sobą mecze na całym pełnym korcie. Natomiast trójka gra na pół kortu, bo oni są takimi młodszymi adeptami. W tej chwili generalnie tenisem na terenie miasta Ostrołęki zajmuje się Ostrołęckie Stowarzyszenie Tenisowe, prowadząc 3 szkółki tenisowe. Jedna już bardzo zaawansowana, gdzie mamy zawodniczki i zawodników takich, którzy grają w rozgrywkach wojewódzkich. Natomiast w 2 pozostałych szkółkach tenisowych grają dzieci młodsze, no, rocznik 2002 i starsi. Czyli to takie adepci dopiero z przyszłością przed sobą. Nazywam się Łucja Szabłowska. Jestem do 3 klasy. Gram w tenisa półtora roku. Ile meczów grałeś dzisiaj? 6 meczów. Znaczy się 4. 4 mecze. I ile wygrałaś? Wszystkie wygrałaś? No to gratulujemy. A który rocznik jesteś? 2000. Nazywam się Kasia Sęk, mam 10 lat, chodzę od pół roku i zapraszam wszystkich, żeby chodzili na tenisa na halę do Wojciechowic. Zapraszamy wszystkie dzieci na turniej w styczniu, ferie zimowe. Będą wszystkie dzieci będą mogły przyjść na ten turniej i pograć sobie trochę w tenisa.